Przekazujemy na tegoroczną aukcję kilkadziesiąt tak naprawdę różnego rodzaju atrakcji i przedmiotów związanych z działalnością miasta w przeróżnych obszarach, bo od ławki amfiteatru, tego, który powstał w latach 60. można fragment takiej ławeczki sobie wylicytować, poprzez plakaty festiwalowe z dawnych festiwali z lat 70. Nie lada gratka dla fanów opolskiego festiwalu. Jest statuetka Karolinki, jedna z najważniejszych nagród wręczanych corocznie na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, ale są również nietypowe wejściówki do ogrodu zoologicznego, bo można zwiedzić indywidualnie ogród nocą. 31 lat w Opolu, sztab działa ciągle, my ciągle jako miasto wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zachęcam do licytowania, do wpłacania. Przekazaliśmy szeroki zestaw różnych giftów, pamiątek, upominków związanych z miastem, które można wylicytować, m.in. Karolinkę opolską, ale są też takie osobiste prezenty ode mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę zagrać partyjkę w szachy z prezydentem, to można. Jeżeli ktoś chciałby zagrać w kosza 1-1, również serdecznie zapraszam, jest taka możliwość, więc myślę, że dużo atrakcyjnych nagród, a przede wszystkim o to chodzi, żeby wspomóc potrzebujących. Jeśli chodzi o licytacje prowadzone na Allegro, one będą prowadzone do 12 lutego, czyli jeszcze 2 tygodnie po finale będziemy mieli okazję podbić cenę i zdobyć coś, co nam się spodobało. Dostaliśmy od jednej z mieszkanek na przykład zabytkowy zegar wahadłowy, który też jest już wystawiony i jest to zegar naprawdę niesamowity, bo z 1895 roku, więc myślę, że jeżeli ktoś coś takiego wylicytuje, to będzie miał piękną ozdobę w mieszkaniu. Przez cały rok zbieraliśmy na przykład autografy artystów, którzy występowali w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki i mamy 4 plakaty właśnie z tymi autografami. Jest to Warius Manks i Kasia Kowalska. Po Złote Serduszko jedziemy do Warszawy w piątek i od piątku będzie u nas. Jest to jedno z 15, które będą licytowane stacjonarnie, więc jedna z naprawdę niewielu okazji w kraju, żeby je zdobyć. Licytacja Złotych Serduszek to tak zwana licytacja najhojniejszych darczyńców. Myśmy postanowili w tym roku przygotować coś niematerialnego i materialnego. Od 8 lat organizujemy na opolskim rynku kawiarenkę z gwiazdami. To są spotkania z artystami, którzy przyjeżdżają do Opola na festiwal. My wtedy pokazujemy tam materiały archiwalne i przeprowadzane są z nimi wywiady. Od kilku lat robi to Maria Szabłowska. I pomyśleliśmy, ponieważ jest to program na żywo, on jest live w telewizji i w sobotę, i w niedzielę festiwalową przez 3 godziny, że ufundujemy taki voucher, który będzie zaproszeniem do udziału, ale jakby na zapleczu. Czyli będzie można obejrzeć, popatrzeć, podpatrzeć, jak się robi program telewizyjny, no i po prostu mieć okazję spotkać się z tymi gwiazdami, zarówno w miejscu, gdzie jest make-up, jak i garderoba. Tak jak w przypadku kulturalnych wydarzeń, takich sportowych, jest coś dla ciała i dla ducha. Pan prezydent w tym roku na sportowo, koszykówka i szachy, a kluby sportowe też coś od siebie dokładają, więc będzie możliwość trenowania z mistrzem olimpijskim w chodzie Dawidem Tomalą. To jest piłka, proszę Państwa, oryginalna piłka z Mistrzostw Świata w Katarze, ostatni Mistrzostw Świata w Katarze, na której mamy autograf wybitnego reprezentanta Polski, jednocześnie honorowego obywatela miasta Opola, Jakuba Błaszczykowskiego. Mamy tu 2 koszulki Odry, a ta jedna z nich to jest koszulka, która została Odry Opole Piłkarskiej, która została wylicytowana rok temu za kwotę 1350 zł. I ten szczęśliwca, który to wylicytował, przekazał ją po prostu jeszcze raz na licytację, więc taki przykład też mamy.